Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Małczyński i jestem specjalistą do spraw Unii Europejskiej w punkcie Europe Direct Kraków, którego operatorem jest Instytut Polityk Publicznych. A moim gościem jest dr Marek Moroń, polski wykładowca, doradca dyplomata, konsul generalny RP w Mumbai, specjalizujący się w kwestiach dotyczących Azji Południowej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na początku chciałem zapytać, czy mógłby Pan przybliżyć tematykę poruszaną na konferencji Parlamentu Europejskiego pod tytułem Islam in Central and Eastern Europe, które odbyło się w maju tego roku? Tak, rzeczywiście w dniu 18 maja 2022 roku miało miejsce seminarium w Brukseli w Parlamencie Europejskim na temat właśnie islamu, europejski islam w Europie Centralnej i Wschodniej. Przygotowania do tego wydarzenia trwały kilkanaście miesięcy i oczywiście angażowały zarówno europosłów niektórych, jak i oczywiście urzędników z Europejskiego Parlamentu. Na seminarium były zaprezentowane cztery referaty. Ponieważ mówimy o islamie europejskim, stąd prezenterami referatów były koleżanki i kolega z Białorusi, z Bośni, Ukrainy, i ja ze strony Polski. Całe seminarium było około 45-50 osób obecnych. Ja chcę tu powiedzieć, że jest na ukończeniu publikacja. Publikacja z tego wydarzenia, gdzie będą zarówno referaty akademików właśnie z Białorusi, z Bośni, z Ukrainy, i mój będą referaty i będą wszystkie organizacyjne też uwagi, prezentacje ze strony Parlamentu Europejskiego. Tematyka oczywiście dotyczyła poszczególnych krajów. Może z wyjątkiem mojego referatu, który był jako taki main speaker, to referat dotyczył rzeczywiście samego islamu europejskiego, co ja pod tym rozumiem, jak i wyzwań, które islam czekają, szczególnie w Europie w XXI wieku. No to może tak pokrótce to, bo to oczywiście ja się tutaj uważam, żeby się nie rozpędzać za bardzo. Ale to było idea. I to było pierwsze tego rodzaju seminarium, według mojej najlepszej wiedzy, seminarium o islamie europejskim w parlamencie. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Mam nadzieję, że będą kolejne edycje takich wydarzeń. Czym więc jest europejski islam? To jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie właściwie na samym początku powinienem wyjaśnić. W kontekstach moich wypowiedzi i mojej działalności islam europejski nie jest równoznaczny, czyli nie ma znaku równości pomiędzy islamem europejskim a islamem w Europie. To jest jedno. Ponieważ islam europejski w kontekście moich wypowiedzi i moich działań oznacza islam społeczności muzułmańskich w Europie, które mieszkają na naszym kontynencie od 500-600 lat. A zatem nie dotyczy to społeczności, które przybyły w różnych okolicznościach 50, 60, może 20, a może 5 lat temu. Również chciałem dodać też bardzo wyraźnie, bo to często jest pytanie, skoro jest islam europejski, znaczy co? Jest też islam azjatycki, afrykański, a może australijski islam też jest. No więc nie. Oczywiście islam jest jeden. Islam jest jeden. Tu zaraz każdy powie, a podziały i tak dalej, różne frakcje, konflikty bardzo ostre. To wszystko jest prawda. Tylko że te podziały, te konflikty dotyczą przede wszystkim od początku już islamu, przede wszystkim nie doktrynalnych kwestii, ale przede wszystkim kwestii, kto ma przewodzić całej społeczności islamskiej. A zatem ten przymiotnik europejski dotyczy sfery kulturowej, dotyczy tego, co byśmy nazwali way of life, sposobu życia,
tradycji, obyczajów, które tak jak i w chrześcijaństwie na całym świecie są bardzo różne, jeśli porównamy sposób życia i tradycje, obyczaje chrześcijan na Filipinach, a w Polsce, to są bardzo różne. Tak samo dotyczy to również islamu. A więc ta europejskość dotyczy kultury, dotyczy oblicza kulturowego. Szczególnie podkreślam to, ponieważ w Polsce mamy, w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, mamy zakład Katedry Islamu Europejskiego, gdzie zresztą przez kilka lat miałem wykłady też. I ta katedra, islam europejski w takim rozumieniu, jak jest on wykładany, czy jest w tejże katedrze, to właśnie jest islam w Europie. Ponieważ tam jest mowa zarówno o społecznościach tradycyjnych, czyli społecznościach muzułmańskich mieszkających w Europie od setek lat, jak i o tych społecznościach innych. Więc mogą być różne rozumowania, czy rozumienia islamu europejskiego w kontekście zarówno tego, co ja mówię, jak i seminarium, które miało miejsce w Brukseli w maju. To chodzi o oblicze kulturowe, o obyczaje, jakże bardzo różne, jeśli chodzi o muzułmanów tradycyjnych w Polsce, Litwie, Bośni, w stosunku chociażby do obyczajów i sposobu życia, way of life, w krajach Bliskiego Wschodu czy w innych krajach. Tak, także to mam na myśli, mówiąc islam europejski. Dlaczego zainteresowanie europejskimi muzułmanami jest tak niewielkie w świadomości Europejczyków? I dlaczego o wiele więcej uwagi poświęcamy muzułmanom przybywającym z odległych miejsc? Tak. Tak. Ja może podam dwa przykłady. Takie wpierw przykłady. W 2005 roku byłem na Krymie. Byłem na Krymie na zaproszenie społeczności tatarskiej, Tatarów krymskich. Kilkakrotnie rozmawiałem, spotykałem się z przywódcą Mustafą Dżemilewem, ale podczas tych rozmów nieraz padało stwierdzenie: Marek, my europejskie muzułmany, my jesteśmy europejskimi muzułmanami, ale Europa nas nie chce. Europa nas nie chce. To jeden podaje przykład na Krymie. W 2007 roku odwiedziłem w Sarajewie ówczesnego wielkiego muftiego Bośni. Ten tytuł tam w Bośni nazywa się Rajse Ulema, czyli jakby głowa duchowieństwa, w cudzysłowie islamskiego, Rajse Ulema Bośni, doktora Mustafę Czerića. I podczas rozmowy on wyraźnie powiedział otwarcie, dużo bardziej otwarcie niż ja i dosadniej, niż ja to powiem teraz, powiedział: Europa, Unia Europejska się nami nie interesuje. On to powiedział inaczej, ale to ja nie kwalifikuję się za bardzo do powiedzenia, jak on powiedział, gdzie Unia Europejska ma europejskich muzułmanów w nas. No więc to są te dwa przykłady, które ja usłyszałem bezpośrednio Tatarów krymskich w Bośni. Europa się nami nie interesuje. No właśnie, czemu się Europa nie interesuje? Europa, to tak mówimy, czyli mamy na myśli media i polityków, nie interesują się muzułmanami europejskimi, żyjącymi tu kilkaset lat, ponieważ ich życie, ich funkcjonowanie nie jest ciekawe, nie jest medialne. Tam nie ma żadnych opowieści o terrorze, o bombach, o zmuszaniu kobiet do chodzenia w workach po kartoflach czy jakieś takie rzeczy. Oni prowadzą, można powiedzieć, nudne europejskie życie. Tatarzy w Polsce, czy muzułmanie na Litwie, właśnie Tatarzy też na Krymie, Bośniacy i tak dalej. To nie jest interesujące. To nie jest interesujące. Co najwyżej, i to rzeczywiście ma miejsce, zainteresowanie muzułmanami europejskimi, społecznościami, które tu mieszkają od setek lat, jako ciekawostka etnograficzna. A jaką tu kuchnię mają? Co to tam gotują za pierogi albo jakieś inne? Albo jest tam drewniany jakiś domek od 200 lat i tak dalej. Ciekawostka etnograficzna.
Tymczasem islam europejski to nie jest ani ciekawostka etnograficzna, ani nie jest to ciekawostka egzotyczna. No tylko, że tak jak mówię, nie ma zainteresowania, bo nic ci muzułmanie takiego, co przyciągałoby zainteresowanie mediów, nie robi. Ale tu jest jeszcze i drugi punkt. Same wiele, może nie wszystkie, ale wiele tych społeczności muzułmańskich żyjących jako mniejszości z reguły, nie zawsze, jako mniejszości koncentrowało się przez pokolenia w swoim życiu koncentrowało się na zachowaniu wiary, na zachowaniu islamu, na ochronie tej tradycji, która z pokolenia na pokolenie przechodziła w sąsiedztwie większości chrześcijańskiej. Spowodowało to pewnego rodzaju zamknięcie, znaczy nie zamknięcie w sensie getto i my nie chcemy z nikim kontaktów mieć, wręcz przeciwnie, te kontakty ze społecznościami czy prawosławne, czy katolickie były i są wręcz bardzo dobre, natomiast nie było zainteresowania tych społeczności muzułmańskich, jakby powiedzieć, taki world exposure, czyli pokazanie się światu. Więc to też trzeba brać pod uwagę. Jeśli już mówimy o tym islamie europejskim i tych dwóch czynnikach, że nie robił nic takiego, co by przyciągało media tutaj, a z drugiej strony koncentrowali się na zachowaniu takim zamknięciu w sobie, bez prób wychodzenia na cały świat, to trzeba powiedzieć, że to oczywiście ulega zmianie. Na przykładzie Polski możemy zobaczyć, jak w 1925 roku założony został Muzułmański Związek Religijny. Od tego czasu odnotowujemy, od połowy 20 lat odnotowujemy rzeczywiście wzrost udziału inteligencji muzułmańskiej. Ja zresztą mam ciekawą ten artykuł w książce, 2 lata temu wydanej na Ukrainie, artykuł na temat muzułmańskiej inteligencji polskiej i jej udziału w życiu państwa polskiego. Zarówno w okresie międzywojnia, szczególnie w 20-30 lat, jak i podobna sytuacja w 1925 roku założony został Muzułmański Związek Religijny i wybrany został pierwszy mufti Polski Rzeczypospolitej, dr Jakub Szynkiewicz, tak i po wojnie, to oczywiście dłuższa historia, nie będziemy tu teraz na ten temat, ale w 2004 roku, kiedy wybrany został pierwszy powojenny mufti Polski, czyli pewna struktura organizacyjna zaczęła działać. I tu może ja wybiegnę jakoś poza ten temat, ale kluczowe jest zarówno to, że ta struktura organizacyjna powstała, a z drugiej strony, że uzyskała wsparcie państwa polskiego. To jest kluczowa rzecz, że to otrzymała wsparcie, to wsparcie bardzo konkretne jest, o czym mam nadzieję jeszcze powiem, wsparcie w sensie dotowania publikacji i tak dalej, i tak dalej. Więc to są te muzułmanie europejscy powinni sami wychodzić właśnie do Europy, ażeby przekazywać informacje o sobie nie jako ciekawostce kulinarnej czy ciekawostce tam etnograficznej, tylko jako społeczności, która ma swoje poglądy, ale nie tylko, ale która ma swój dorobek, tradycje funkcjonowania w Europie. Tak jak kiedyś, pamiętam, spotkałem się w Gnieźnie w 2000 chyba roku, nie pamiętam, czy w 2001, na zjeździe gnieźnieńskim były takie organizowane. Być może teraz są, ale ich waga jest zdecydowanie inna niż na początku tego tysiąclecia. Na jednym ze zjazdów gnieźnieńskich spotkałem się pierwszy raz z Mustafą Czericzem, wielkim muftim Bośni. To właśnie podczas jednego z paneli powiedział, że my nie jesteśmy gośćmi w Europie. My nie jesteśmy gośćmi w Europie, my muzułmanie europejscy. My jesteśmy współgospodarzami. My jesteśmy współkreatorami tego, czym Europa w tej chwili jest. No to może tyle, bo oczywiście można, nie chciałbym tu wchodzić w historię społeczności polskiej, muzułmańskiej, jest bardzo bogata, jest to historia. Dość powiedzieć, że w Gdańsku
jakich wiele lat, tylko w 2010 roku postawiono pomnik. Stoi pomnik żołnierza ułana tatarskiego, bo z tego muzułmanie polscy przez stulecia byli znani w Polsce jako lojalni i bardzo dobrzy żołnierze, wojownicy, począwszy od bitwy pod Grunwaldem, a skończywszy na kampanii wrześniowej i na wojnach na frontach, II wojny światowej, na wszystkich frontach tejże wojny. No to tak może krótko o tym islamie europejskim i dlaczego? To jest bardzo dobre pytanie, to jest fundamentalne pytanie. Dlaczego się tym nikt nie interesuje? No ale dwie rzeczy. Muzułmanie powinni wychodzić sami. To, co udało się zrobić w Brukseli. Bardzo dobra rzecz. Tak jest. I teraz będę starał się, będziemy starać się kontynuować to. Siedzenie i liczenie, że tu zainteresują się nami media i politycy, i nie zainteresują się, ponieważ żadne negatywne hasła terroru, tworzenia państwa islamskiego, jakichś takich rzeczy, które słyszymy z tam odległego Orientu, gdzieś, takie coś nie zaistnieje. Takie coś nie zaistnieje. A normalne, spokojne życie, takie jakie muzułmanie prowadzą na Litwie, czy Tatarzy krymscy w Polsce, no to mało medialne jest, mało medialne. No to ja to tak to widzę właśnie. Czy według Pana zasadnym jest pytanie o integrację europejskich muzułmanów? Tak. Pytanie zasadne nie jest. Bo pytanie by było, no to skoro się mają integrować, to z kim oni się mają integrować? Z kim mają się integrować ludzie, muzułmanie, którzy mieszkają na terenie, tam powiedzmy właśnie Polski, północno-wschodniej, czy Bośni, czy na terenie Ukrainy, nie tylko Krym to jest, nie tylko jest Krym na terenie Białorusi, na terenie właśnie Bośni, Rumunii, duża społeczność w Rumunii jest, tutaj to są emigranci tatarscy również z XIX wieku i tak dalej. Z kim oni się mają integrować, skoro oni tu mieszkają od kilkuset lat? Tu nawet nie mamy do czynienia z takim problemem, że no jakieś tam pokolenie pierwsze muzułmanów zintegrowało się. W wypadku Europy Południowej, Wschodniej i Centralnej to gdzieś tam mówimy o XV wieku. Ale my widzimy na bardzo wielu przykładach w Europie Zachodniej, że tak jak to pierwsze pokolenie imigrantów, może w 50-tych, 60-tych latach, rzeczywiście zintegrowało się. Rzeczywiście tak. Natomiast już drugie czy trzecie, już tam nie chcę wyliczać, które tam, natomiast w pewnym momencie młody człowiek zadaje sobie pytanie, skąd ja właściwie jestem. Oczywiście przyczyn, dla których to pytanie sobie zadaje, jest wiele, ale nie będziemy wchodzić teraz. Poczucie jakiejś alienacji, trudność w znalezieniu się w środowiskach takich czy innych. Więc zadaję sobie pytanie, skąd ja właściwie jestem? I zaczyna dochodzić do różnych wniosków, że pradziadek tam i tak. I tutaj jest problem integracji. Jeżeli takie pytanie zada sobie młody człowiek społeczności muzułmańskiej, tradycyjnej, mieszkającej tu od setek lat w Polsce, na Litwie, Bośni, czy nie wiem, w Rumunii, to on odpowiedzie, że dziadek, pradziadek i prapra, przodkowie, wszyscy wywodzą się z tej ziemi. Należeli do tej ziemi. Tam i tu nie można mówić o integracji, bo przecież właśnie ci muzułmanie europejscy w Polsce, Litwa, Bośnia, I jeszcze inne, tu wymienię Rumunię chociażby, no inne kraje może w mniejszym stopniu, są przykładem pokojowego współistnienia. Oczywiście, jeśli spojrzymy na Półwysep Bałkański, to ta ocena będzie bardzo inna. Ale jeżeli spojrzymy na tradycję w Polsce, Litwa, Białoruś, Krym, Ukraina, Rumunia wreszcie, także tu jest przykład, że nie trzeba było. Te społeczności muzułmańskie i wokół nich sąsiedzi chrześcijańscy nie musieli czekać na jakieś instrukcje dotyczące dialogu międzyreligijnego,
które tam zaczęły powstawać, nie wiem, w 60-tych latach, tylko w praktyce było to realizowane. Realizowane w sposób taki, że wspólnie obchodzono święta religijne, bez żadnej instrukcji, bez żadnych wskazań, że warto to robić, bo dialog, bo o wam to i takie tam różne dokumenty będziemy robić. Nie, to się po prostu działo. Więc nie ma się z kim integrować. Muzułmanie europejscy są częścią Europy. Zawsze byli sąsiadami swoich tam wcześniej. To oczywiście ja tu nie mam zamiaru mówić, że wszystko, by nie było konfliktu. Oczywiście, że konflikty były. Konflikty cały czas w historii są. Cały w historii przez polityków, czy to byli królowie, czy politycy późniejszych okresów, religia oczywiście była wykorzystywana dla celów politycznych, zarówno chrześcijaństwo różnych, różnych kategorii, czy jak i istnieje. Oczywiście, że wykorzystane były, dlatego że religia kreuje emocje, a polityka żywi się emocjami. Także tutaj, no, jako dobre przykłady integrowania się tej nowej imigracji w zachodniej Europie, się można podać bardzo wiele przykładów, jak to mer Londynu z rodziny pakistańskiej przecież. Ja sam podczas mojej pracy wieloletniej na placówkach polskich w Indiach spotykałem się z delegacjami np. z Bundestagu, niemieckiego parlamentu, gdzie kilku członków było pochodzenia tureckiego. Spotykałem się z delegacjami z Izby Wyższej Parlamentu Brytyjskiego, czyli Izby Lordów, gdzie były osoby lordowie z tytułem lorda, ale jego rodzina pochodziła z Indii, więc oczywiście tak. Natomiast znamy też inne przykłady i tu media rzeczywiście jak zawsze akcentują te punkty, no, negatywne braku integracji, jakie z tego wynikają kłopoty dla społeczności, no, całych krajów. Natomiast nie ma się z kim integrować. Muzułmanie europejscy w Polsce są częścią tej społeczności i nie muszą tego głośno wykrzykiwać, ponieważ fakty, historia pokazują to bez żadnej wątpliwości tutaj. Także ja bym tak powiedział, że integrować się nie ma z kim w sensie pozytywnym, bo są częścią naturalną częścią, są w wypadku Polski, no to są państwa polskiego, są Polakami, to też trzeba wyraźnie powiedzieć, że są Polakami, oczywiście narodowości, bo wywodzący się tam kilkanaście pokoleń wcześniej, narodowości tatarskiej, ale tutaj ani nie posługują się swoim językiem przecież, język swój zapomni, jedno co pozostało, czego nie odstąpili przez to właśnie jest wiara, to właśnie jest islam. Tu trochę mi to przypomina społeczność zoroastriańską w Indiach, emigrantów z 7-8 wieku z Persji do Indii, którzy zapomnieli swojego języka i tak, tylko pozostali przy swoim wyznaniu. Także to taka jest na temat tej integracji może. Przechodząc do bieżącej polityki europejskiej, chciałem zapytać, jak europejski islam wpływa na aspiracje Bałkanów Zachodnich co do dołączenia do Unii? Tak. To rzeczywiście, to jest potężny temat. Europie mamy dwa, trzy państwa, może cztery, nie? Trzy. Których większość ludności to muzułmanie. W Europie nie wszędzie muzułmanie są mniejszością. Tak jak w przypadku Polski, to, no, że tak jeszcze się wyrażę, mała mniejszość, bardzo mała. Ale są kraje, gdzie muzułmanie stanowią większość. I tu jest Albania, Albania, gdzie różne szacunki podają, około 60% muzułmanów. Jest Kosowo, gdzie nawet widziałem cyfry 95-90, jest Bośnia 53%. No Turcja, no to powiedzmy, że mówimy tam o tym europejskiej części, gdzie oczywiście jest też większość
większość turecka, północna Macedonia, 30 ponad procent Montenegro, czyli Czarnogóra, to jest 20%. No i można powiedzieć, tu Albania od 2009 roku jest członkiem NATO, ma aspiracje, aplikuje do Unii Europejskiej i Polska to bardzo mocno wspiera, co wyraźnie trzeba powiedzieć, że Polska bez względu na orientację tutaj, że tak powiem, polityki wewnętrznej, ale Polska wspiera ambicje, aspiracje Albanii, północnej tej Macedonii, no tam nie ma większości, 20-25%. Tak. Natomiast no, nie zawsze tak jest. I tu oczywiście w jakiś naturalny sposób mogą wyjść, należy teraz przytoczyć niedawne, sprzed paru miesięcy, niedawne wypowiedzi premiera węgierskiego, Viktora Orbana, który wyraża troskę, jak to Europa te miliony muzułmanów z Bośni będzie integrować. Jak my to mamy zintegrować tych muzułmanów, że to będzie problem. Ale właśnie tu znowu dochodzimy do tego integrowania. No, z kim ci Bośniacy, którzy tu mieszkają 600 lat, z kim oni się mają integrować? Oni są częścią Europy. No ja mogę powiedzieć, że ja kilkakrotnie w Bośni byłem. Organizowałem w Bośni te właśnie na temat islamu europejskiego wydarzenia. Zresztą polska ambasada również, to osobnym, mocnym słowem i czcionką powinienem wskazać wsparcie, które przy promowaniu islamu europejskiego, wydaniu polskim, otrzymywałem ze strony agent administracji polskiej, a konkretnie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No ale ja tu o tych Bałkanach Zachodnich mówimy rzeczywiście jako o przyszłości, elementu przyszłości Unii Europejskiej, integracji tych państw z Unią. A ja tu czytam dwa dni temu czytam artykuł pod tytułem Albania ekspoziturą Saudów. Proszę pana, to bez wchodzenia w cały artykuł i tak dalej, parę dni temu następca tronu saudyjskiego, praktycznie sprawujący władzę praktyczną, spotkał się z premierem Albanii, spotkał się z nim w Grecji, w Atenach, w pałacu prezydenta. I tu mówiąc o to pytanie w tym artykule, czy Albania jest ekspozyturą Saudów, tu dochodzimy do takiej, z jednej strony i Unia mówi tak, że my chcemy te Bałkany Zachodnie jak najbardziej powinny być częścią tutaj struktur Unii Europejskiej. No tak, tylko że przypominają mi się te słowa właśnie Mustafy Czericza. Wprawdzie to było wiele lat temu, ja z nim bardzo dawno nie widziałem, wprawdzie to było bardzo dawno temu, jak mówiłem, że Unia się nami nie interesuje. No dobra, można powiedzieć, że teraz się Unia interesuje. Tak, jest aplikacja Albanii, tylko że zainteresowanie no, musi wyrażać się po prostu konkretnymi działaniami. I zarówno w kontekście słów Mustafy Czericza wiele lat przedtem, jak i w kontekstach dzisiejszych, trzeba wyraźnie powiedzieć, że tu chodzi o pieniądze. Tu chodzi o pieniądze. Nie można prowadzić polityki, nie można prowadzić promocji jakby własnej, nie posiadając pieniędzy. A na przywódców światowej ummy, czyli światowej społeczności muzułmańskiej, kreują się podmioty, które po prostu mają pieniądze. Mają takie pieniądze, o których no, społeczności europejskich muzułmanów nie mogą marzyć, nie będą mieli nigdy. Także to jest bardzo istotna rzecz. Bardzo istotna rzecz. I chodzi o to, że jeżeli premier Węgier mówi, że no to kłopot będzie, bo jak my z tymi tutaj Bośniakami się będziemy integrować, Bośniakami, którzy mieszkają tutaj tam ileś set lat, jeżeli takie hasła są podnoszone i nie wiem, jakie poparcie takich sformułowań będzie, już nie mówię o tych tam czysta rasa i tego typu rzeczy, co niedawno, bo to wszyscy wiemy, ale w kontekście Bałkanów Zachodnich właśnie podkreślam to,
te oceny, że kłopot mamy z tymi Bośniakami. Proszę Państwa, kłopot jest taki, że jeśli takie opinie będą powstawały w Europie, a z drugiej strony będzie oferta ze strony ośrodków innych, właśnie pozaeuropejskich, atrakcyjna oferta finansowa, no to bardzo trudno będzie oczekiwać, żeby społeczności, grupy, organizacje, które chcą funkcjonować, chcą rozwijać się, zresztą jest młodzież, która chce pracować i uczyć, to bez finansów, bez rzeczywiście wsparcia finansowego, no to ten instant europejski może przegrać. A jeśli nie będzie w Europie pieniędzy na umacnianie, promowanie i umacnianie islamu europejskiego, który tu jest od 600 lat, to w przyszłości będą musiały się znaleźć pieniądze na rozwijanie służb mundurowych, które będą sobie musiały radzić z islamem, którego w Europie my nie chcemy mieć. Także tutaj proszę Państwa, ja często niedawno też rozmawiałem z koleżankami właśnie polityczkami, tak można powiedzieć, z Bośni. I tam jest jest jedna z ocen opinii jest co do Bośni, że Bośnia żyje pod, cytuję, terrorem pokoju. Z terrorem pokoju. Czyli funkcjonuje w ramach tych umów, tej umów porozumienia z Dayton, które niedługo będzie miało za 2 lata, za 3 lata będzie miało 30 lat, będzie 0,5, no tak z 95 roku, tylko że ta umowa stworzyła układ nieomalże kafkowsko niewykonalny, niefunkcjonujący. Jakiekolwiek ruchy w zmianach tego układu powodują tarcia, powodują problemy. Nie trzeba daleko szukać. Niedawno właśnie mocą swoją pan Krzysztof Schulz, szef unijnej, delegat Unii, mam tu jego nazwisko, pan Christian Schmidt, wprowadzone zostało ustalenie zmieniające tryb delegatów z trzech uznanych społeczności z każdego kantonu Bośni. Bez wchodzenia w szczegóły, jest to niezwykle skomplikowane, ja sam dopiero po kilku razy przeczytałem, ta zmiana wprowadzona faworyzuje zdecydowanie Chorwatów. Są 3 społeczności, Serbowie, Chorwaci, Bośniacy, też osobliwa rzecz. Bo Bośniacy, pod słowem Bośniak, no przyjęło się rozumować muzułmanów. To są muzułmanie, a przecież muzułmanie to jest indeks religijny, no a Bośniak to jednak nie jest indeks religijny, tylko etniczny. No ale mniejsza z tym. To jest tak samo jak na Sri Lance, to jest mówili Singalezi, Tamilowi i muzułmanie. No ale okej. I teraz jest system, wprowadzany system faworyzujący Chorwatów, gdzie postulaty bośniackich polityków na temat zmiany konstytucji staną się niewykonalne. Nie będzie można konstytucji zmienić, ponieważ Chorwaci się nie będą godzić. Nie wchodząc w szczegóły tego, ja nie podejmuję się tu stawiać jakkolwiek prognoz rozwiązywania problemów tego konstruktu daytonowskiego Bośni. Natomiast jeśli będą pojawiały się oceny, tak jak premiera węgierskiego, że cóż my tu mamy zrobić, jak my tu mamy tutaj integrować miliony muzułmanów. Przecież ci muzułmanie tutaj żyją od setek lat. Jeśli takie wątpliwości będą, to znajdą się, powtórzę to jeszcze raz, znajdą się ośrodki, znajdą się podmioty, które przejmą, że tak powiem, inicjatywę i wówczas ten islam europejski, który mamy, no on może tutaj stać się czymś innym, ale to zależy w dużej mierze od Europy. Parlament Słowacji kilka lat temu przyjął ustawę, która blokuje możliwość uznania islamu za jedną z oficjalnych religii w kraju.
Projekt tej ustawy zaostrzającej przepisy dotyczące religii zgłosiła Słowacka Partia Narodowa i co ciekawe, na Słowacji nie ma ani jednego meczetu, jest to jedyny taki kraj w całej Unii Europejskiej. Muzułmanie na terenie tego kraju żyją jednak od setek lat i chciałem zapytać o Pana ocenę tej sytuacji. Tak, rzeczywiście, w 2016 roku tak, przyjęto takie regulacje, że aby zarejestrować związek religijny, musi być 50 tysięcy osób, tam podpisów, nie musi być 50 tysięcy osób. To tyle muzułmanów oczywiście na Słowacji nie ma. Takie postawienie sprawy wywołuje różnego rodzaju pytania na Słowacji, włącznie z pytaniami, czy to jest przestępstwo, czy bycie muzułmaninem na Słowacji jest przestępstwem. Takie pytania pojawiają się. Jest udzielana odpowiedź, oczywiście nie pojawiają się, nie. Natomiast faktycznie to jest zablokowanie meczetów, nie ma. Jest tylko jeden taki dom modlitwy, można powiedzieć, dom modlitwy należący do fundacji Islam z Kordoby, coś takiego, taki jest jeden ten dom modlitwy. Natomiast trzeba wskazać może na jedną nową rzecz. Mianowicie w spisie narodowym, w spisie powszechnym w 2021 roku po raz pierwszy w kategoriach religia, bo dawniej było tylko, tam były denominacje chrześcijańskie różne i była też kategoria inne. No i tam jak ktoś miał był wyznania hinduskiego, buddyjskiego, islam, pisywał inne. W 2001 roku pojawiła się kategoria muzułmanin. To oczywiście powinno upewniać wszystkich, że na Słowacji przestępstwo nie jest bycie muzułmaninem. Społeczność muzułmańska na Słowacji jest mała, tak jak i w Polsce jest mała, tylko że islam na tereny Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi przyszedł z innego kierunku niż do Bałkanów, niż do Europy Centralnej. Więc ta społeczność, która tam długo żyje na terenach Słowacji, to są oczywiście, jakby to powiedzieć, potomkowie osób, które przesiedliły się jeszcze za czasów Imperium Habsburskiego, kiedy w 1912 islam został uznany jako jedna z religii Imperium Habsburskiego i przesiedlali się Bośniacy, przesiedlali się też i Turcy na tereny Słowacji. Natomiast ani na Słowacji, ani w Czechach, ani na Węgrzech też nie ma, chociaż tam nie ma tradycji takiej imigracji jak na ziemię polskie i litewskie. Była inna kategoria zupełnie. Ja teraz nie będę tego dokładnie określał. Też ma islam na tereny Europy Centralnej przyszedł ze strony, powiedzielibyśmy, ord tatarskich. Natomiast islam na Bałkany i również te szczątkowe obecności na Słowacji, to przyszły ze strony Imperium Tureckiego. W pewnym momencie oczywiście nastąpiła interakcja pomiędzy Tatarami, Imperium Otomańskim, natomiast to jest inna kategoria. To jest inna kategoria. Więc tutaj jest też punkt do działania dla tej społeczności na Słowacji, która tam zorganizowana szczególnie dla tych, którzy to, co Pan wskazał, którzy mieszkają tam od wielu pokoleń. Ponieważ jest ten jeden, no nie meczet, tylko właśnie dom modlitwy, jedna jest ta organizacja, więc w niej są zarówno osoby, które przybyły, muzułmanie, którzy przybyli na Słowację, czy do Słowacji 10-15 lat temu, a więc to są imigranci, jak i osoby, które będą, tak Pan mówił, od któregoś tam pokolenia mieszkały. Natomiast tu jest też, to nie jest tylko czekanie, ta społeczność muzułmańska nie postawa pod tytułem będę czekał i może mi pomogą zrobić, to nie jest postawa, którą należałoby promować, tylko właśnie
Ta społeczność muzułmańska mała. No w Polsce też jest mała. Na Litwie też mała. Powinna sama wystąpić. Właśnie my jesteśmy muzułmanami europejskimi. Dlatego prosimy o zmianę, to po prostu trzeba robić lobowanie. Trzeba robić lobbying zarówno na Słowacji, jak i to samo dotyczy Czech, w jakimś mniejszym stopniu też, ale i w Brukseli. Bo jednak no, trzeba tutaj patrzeć, bo powinniśmy swoją przyszłość widzieć w Związku Europejskim. W Związku Europejskim, więc działania promocyjne w Brukseli jak najbardziej byłyby zasadne. Być może w przyszłości uda się do wydarzeń europejskich, to słusznie pan na to zwrócił uwagę, dokooptować, dobrać też przedstawiciela społeczności muzułmańskiej ze Słowacji, aby opowiedział jak funkcjonuje społeczność muzułmańska na Słowacji. Tak jak opowiedzieli to w Brukseli w maju koleżanka z Białorusi, ja osobiście bardzo cieszyłem się, że delegat z Białorusi zabrał głos na forum seminarium organizowanego przez Parlament Europejski. Powinniśmy mieć na uwadze, że nie zawsze będzie sytuacja, jeśli chodzi o ten kraj, taka jak jest teraz, że liczymy na to, że będzie inaczej kiedyś. Dlatego głosy muzułmanów z takich krajów jak najbardziej powinny być słyszalne. Ja już nie mówię brane pod uwagę, ale słyszalne. To był głos bardzo istotny. To był głos istotny dlatego, że jako przedstawicielka społeczności od setek lat mieszkającej, tam mówiła, my jesteśmy w swojej tożsamości. W swojej tożsamości czujemy się zagrożeni. Nie fizycznie, że tam nam się zostanie, ale zagrożeni w swojej tożsamości właśnie przez rosnące przewagi muzułmanów, których oblicze kulturowe jest inne. Ani gorsze, ani lepsze. Jest po prostu inne. Jest po prostu inne i wszelkie próby tutaj narzucania swojej kultury, wy macie, by nie jesteście muzułmanem, bo dopiero my wam powiemy, jak będziecie, co to znaczy być prawdziwym muzułmaninem. Takie coś winno kategorycznie, zdecydowanie spotykać się z oporem, z odrzuceniem. I taka sytuacja miała miejsce w Polsce w 90-tych latach. Także Białoruś taki głos pokazała i dobrze byłoby rzeczywiście, żeby i małe społeczności inne, właśnie Słowacja, właśnie Czechy, które też tam niewielka społeczność, mówią cyfry różne, 5000, pytanie jest, ile jest imigrantów w tym, to znowuż jest. Także tu jednak to jak najbardziej, ja sobie to zapamiętam, ten punkt, żeby rzeczywiście brać pod uwagę nawet kraje takie, gdzie to życie tej społeczności jakieś dziwnie takie zduszone jest. Ale pytanie będzie, na ile i co oni robią sami? Co oni sami robią? Czy prezentują siebie jako muzułmani europejscy? Czy mają taką możliwość, mają taki tytuł, mają taką możliwość prezentowania się jako muzułmanie europejscy? I w jaki sposób można im pomóc? Ale inicjatywa musi być pewien, no, pokazane działanie. Tak jak mi to mówicie, my jesteśmy muzułmanami europejskimi. To słowo musi być przedłożone, musi wybrzmieć, jak to się mówi, ze strony właśnie słowa. Ale ja sobie zapamiętam, bardzo dobry punkt dla mnie też, żeby brać też tę społeczność, może szczególnie słowacką, właśnie małą, szczególnie z tych rodzin, z tych kręgów, które mieszkają tam od kilku pokoleń, żeby ich głos, ten malutki głos, był usłyszany w skali europejskiej, bo to o to chodzi. To tak o tej Słowacji. No, na Węgrzech też oczywiście jest społeczność, tam jest kilka meczetów starych, tam też była, to wszystko są pozostałości oczywiście imperium tureckiego, gdzie też są pozostałości, ale nigdy w takim stopniu, nie w takim, ani Węgier, ani Słowacy, ani Czechy, nie w takim stopniu, jak to ma miejsce w tej środkowej Europie, czy powiedzmy wschodniej, właśnie Polska, Ukraina, Białoruś, Litwa, Estonia,
Estonia, tam jest mała społeczność, ale rzeczywiście społeczność, tam są Finlandia, też są, więc te społeczności małe są, o to, żeby ich głos był usłyszany, ale usłyszany nie dlatego, że halo, jesteśmy w ogóle, tylko dlatego, że my, znaczy ci muzułmanie europejscy, my mamy unikalne doświadczenie. Mówicie o dialogu, mówicie, że tu prowadzić rozmowy i tak dalej. My to robimy przez 600 lat. Ta społeczność muzułmańska żyje przez 600 lat, około niektórzy 500, może nie będziemy się teraz tutaj rozbić, rozróżnienia robić. Więc to jest to unikalne historyczne doświadczenie, którym warto, ażeby te społeczności podzieliły, żeby Europa wiedziała o tym. Jeśli nie będzie wiedzieć, tylko będzie słuchać, że tamten gotuje taką potrawę, a ten gotuje taką, a przyprawy takie, to jest bardzo fajne, sympatyczne. Natomiast nie wnosi nic do kreowania jakiegoś, współkreowania przyszłości Europy. Tak. Co Europa może zyskać dzięki historii i tradycji europejskiego islamu? Czyli w skrócie, co islam europejski oferuje? Tak. To, co mówiłem, tak. Może jeszcze raz jednym zdaniem, zanim przejdę do dwóch rzeczy takich, które... To jest to doświadczenie historyczne. Islam, społeczności muzułmańskie, czy to mniejszościowe, czy większościowe, Albania, Kosowo, no tam Czarnogóra to nie większość, ale Albania, Kosowo, nigdy z tych społeczności, nigdy w historii, ani nigdy aktualnie nie wychodziły żadne pomysły pod tytułem nas jest większość, dlatego my tu chcemy mieć państwo islamskie. Cokolwiek to znaczy to słowo, cokolwiek znaczy. Przyzwyczailiśmy się mówić państwo islamskie, natomiast no warto by się, ale no nie teraz, nie mamy czasu nad tym zastanowić głębiej. I tutaj jako przykład, tylko taką robię małym, tu jako przykład do zastanowienia się nad tym, byłby przykład właśnie Pakistanu, ale to zostawmy, to zupełnie osobna sprawa. Więc co ten islam może zaoferować? To doświadczenie wspólnego życia w jednym kraju różnych społeczności wyznaniowych, chrześcijan, różnej proweniencji, muzułmanów, Żydów, również nie postulowania żadnych nigdy rząd, właśnie tego islamu, państwa islamskiego czy rządów, my mamy tu islamskie prawo, szariat będzie prawo szariatu. W Kosowie jest nas 95%, nie ma o czym mówić. Nigdy takiego czegoś nie było. Ani Albania też, gdzie jest 60%, coś takiego. Takich pomysłów nie było nigdy. Tutaj więc nie wiemy, skąd tutaj są te obawy tam pana premiera węgierskiego. Ale co może islam zaoferować? Tak, żeby na to może... Może warto by dać taką ocenę jednej, zresztą ja w Brukseli też ująłem to w swojej prezentacji, mianowicie w 1942 roku w lipcu miała miejsce konferencja filozofów w Kyoto, w Japonii. 7 miesięcy po rozpoczęciu wojny ze Stanami Zjednoczonymi, filozofowie prowadzą konferencję, a tytuł tej konferencji był Jak pokonać nowoczesnego? How to overcome the modern? I tam padały oceny, zapisane zresztą były w dokumentach z tej konferencji, oceny umysłu europejskiego, umysłu zachodniego umysłu. Że umysł zachodni to jest hiperaktywny podmiot, cały czas zajęty poszukiwaniem optymalnych dróg, najlepszych rozwiązań dla zupełnie niewłaściwie postawionych celów. Jest to podmiot, który nie umie ustawić hierarchii celów, znaczy nie rozumie, co jest najważniejsze. Jest to podmiot, ten zachodni umysł, który co chwilę kreuje jakieś szkoły filozoficzne, jakieś rozwiązania, które ogłasza jako
the truth. Teraz osiągnęliśmy prawdę. Tylko po to, aby za chwilę je odwołać. Że nie, że pomyliliśmy się. Że koncepcja jest inna taka. I tych koncepcji jest pełno. Natomiast co może Islam zaoferował w tym obecnym, że tak użyję takiego może, nie wiem, czy to uprawnione powiedzenie będzie Habermasowskiego określenia, postsekularyzm. Postsekularyzm. No wprawdzie Habermas bardziej filozofem niż socjologia, ale okej. Ten postsekularyzm, postnowoczesność. Mówimy o takich rzeczach. Mówimy o takich koncepcjach, ale skoro mówimy post coś, znaczy nie wiemy, jak to nazwać, w czym jesteśmy, skoro jesteśmy post czego. Ale okej. Islam z całą pewnością, jeśli chodzi o hierarchię celów, hierarchię, no może nie celu, ale hierarchię wartości. To jest Bóg jest na pierwszym miejscu. Oczywiście można powiedzieć, że to i w chrześcijaństwie tutaj takie określenie zdecydowanie istniało już świętego Augustyna z Hippony, tylko że islam to rzeczywiście to jest religia teocentryczna. Centrum całości islamu to jest Bóg. Więc to może zaoferować zamiast nazwy postsekularyzm, post coś tam albo jakieś inne pomysły, znowu co chwilę co to będzie z tym życiem. Więc postawienie Boga na pierwszym miejscu, Bóg na pierwszym miejscu i definiowanie charakteru ludzi, wartości ludzi, kwestiami moralnymi. Oczywiście proszę tutaj rozumieć, ja jestem świadom jakieś takie idealizowanie, że oto przyjdzie islam, wszyscy będą idealni i będziemy. Oczywiście, że tak nie jest, ponieważ to są wszystko zachowania ludzkie. Natomiast to może zaoferować islam. Ten Bóg na pierwszym miejscu. Bóg na pierwszym miejscu, a drugi punkt, który może zaoferować, to jest stanie, aby Europa stała się, jakby powiedzieć, społecznością, a nie zbiorowiskiem pojedynczych ludzi. Kiedyś takie pada pytanie, ja wielokrotnie na nie zawsze starałem się odpowiedzieć. Co to są te wartości europejskie, a są wartości azjatyckie jakieś? Czym to się różni? No więc oczywiście, jeżeli ktoś powie, że są wartości azjatyckie czy europejskie, to znaczy, że w Europie, jeśli weźmiemy bądź to osobę z Finlandii, Włoch, Grecji, Portugalii, Polski czy Irlandii, to powie tak jest, to jest moja wartość. A jeśli weźmy z Azji, również z Japonii, Indii, tam Chin, powie tak jest, to jest. No więc pytanie, czy jest taka wartość, bo każdy mówi wartości islamskie, wartości europejskie, wartości chrześcijańskie i tak dalej. I zastanawiam się, rzeczywiście jest taka wartość, jest takie kryterium jedno, gdzie podstawową wartością dla Europejczyka, dla tego zachodniego umysłu, to jest jednostka. To jest jednostka. Prawo jednostki, jednostce należy się to i to jednostka na pierwszym miejscu. Natomiast w Azji, to będziemy, mówimy o Japończykach, czy Indie, czy społeczności muzułmańskie właśnie, też czy Chiny, to najważniejsze jest społeczność, jest ta grupa, w której ja żyję. Europejczyk jest przekonany, że to jest wymuszane na tych ludziach w tamtych krajach. To jest wymuszane, że oni się mają dostosować, gwałtem są przymuszeni, żeby dostosowywać się do interesu społecznego, czy rodziny większej, czy państwa, już mówiąc szerzej, tymczasem tak nie jest. To nie jest wymuszanie. No system wartości zasadza się na tym, że ja w naturalny sposób dostosowuję swoje żądania, dostosowuję swoje pragnienia do tego, co jest możliwe w kategoriach większej grupy właśnie społeczności mojej, czy też narodu, no ponieważ funkcjonujemy w tej mentalnej klatce państwa narodowego na razie, więc trzeba posługiwać i brać tą społeczność jako odniesienie. A więc trzy rzeczy. To doświadczenie historyczne, współżycia z różnymi, nie traktowania siebie jako posiadacza jedynej prawdy i koniec, wszyscy inni nie ma. Koran mówi, w Koranie jest. Twoja religia dla ciebie, moja religia dla mnie.
Moja religia, jedna z ostatnich sur, jest to wyraźnie powiedziane. Przy czym ja zawsze mówię, że z Pism Świętych, czy to Koran, czy to Ewangelie, czy Pisma Judaizmu, zawsze można dobrać tak cytaty, żeby udowodnić każdą tezę, którą się będzie chciał udowodnić. Ten cytat podałem jako jeden, który istnieje. Więc to pierwsze historyczne spójrz, a drugie to jest Bóg na pierwszym miejscu. Europa postanowiła się z jakichś przyczyn odcinać od swoich korzeni, już nawet nie chodzi o sakrum, tylko od swoich korzeni cywilizacyjnych. A korzeniami cywilizacyjnymi Europy, oprócz myśli greckiej, prawa rzymskiego, jest również duchowość judaizmu, chrześcijaństwa i islamu od pewnego punktu. I islamu również. To, co Mustafa Czeryś mówił, my jesteśmy współgospodarzami, nie jesteśmy gośćmi tutaj. Nie przyszliśmy w gości zarobić więcej pieniędzy, tylko jesteśmy, muzułmanie europejscy, współgospodarzami tutaj. Więc to, myślę, może zaoferować islam, ale dlaczego? Co predestynuje islam akurat do tego, żeby móc takie rzeczy zaoferować? Predestynują dwie podstawowe cechy islamu. Tak jak ja znowu mówię, mianowicie jest to prostota islamu i świeżość. Prostota nie w sensie, że jest prymitywny, prosty, tylko że przekaz islamu jest bardzo prosty. No teraz to nie jest teologiczne spotkanie, więc ja nie będę chodził. Ten przekaz jest po prostu prosty, czytelny dla każdego człowieka. Nie jest potrzebna jakaś specjalna grupa, kasta tłumacząca sakrum. Tłumaczenie prawnych rzeczy jest inna rzecz. I druga to jest świeżość islamu. Ta świeżość, którą islam miał przez setki lat, którą utracił w pewnym momencie, też nie będziemy chodzić, jak to się stało, ale w tej chwili jest ten punkt, gdzie świeżość jest oczekiwana. Przy tym przy tej dużej ilości szkół filozoficznych, pomysłów, cel życia taki i tak dalej, to oczekiwana jest prostota i świeżość. Islam to daje. Tylko warto przeczytać. Zanim się opinie będzie dawać, takie jak tam w mediach opowieści, to warto przeczytać. A propos właśnie media, ja jednak dodam to, to może nie dotyczy bezpośrednio, ale że tak ciągle w taki kreatywny sposób te media i tak dalej, no to ja dam przykład jeden. W jednej rozgłośni Polskiego Radia kilka lat temu słyszałem, jak to ekspert mówił, że pierwszy kontakt ziem Polski, Polaków z islamem, to był w 1241 roku, kiedy właśnie ze wschodu Mongołowie, Tatarzy tu napali i tak dalej, i tak dalej. No to w tym momencie jest, to właściwie człowiek nie wie, o czym mówi, czy śmiać się z tego, czy płakać. To jest dramatyczne, tylko takie coś idzie i ludzie słuchają tego i mówią, tak jest, to byli, no przecież Tatarzy tam przyszli, tak jest, to byli Tatarzy i Mongołowie, tylko że jeszcze musiało minąć 200 lat, zanim oni muzułmanami się stali. To były plemiona szamańskie, które przyjęły islam dekady, dziesiątki lat później. No a to tak na marginesie tylko, przepraszam. Także to islam może dać takie rzeczy, myślę. Podsumowując, czy pana zdaniem europejski islam może wpłynąć na kształt Europy w przyszłości? Tak, Europę zmieniamy wszyscy swoimi, czy powinniśmy starać się Europę zmieniać. Oczywiście Europa będzie się zmieniała. Nasze wpływy na to, jaka ta Europa będzie, nie powinniśmy pozostawiać wszystko. Ja i tak nie mam wpływu na to, bo to są organizacje, politycy, dzieją się rzeczy, w związku z tym ja tu nie będę się absolutnie angażował. Nie, angażować jak najbardziej powinniśmy. Ja właśnie wrócę do tego spotkania w Brukseli, że to jest forma właśnie angażowania się w przemiany, w budowanie przyszłości, budowanie Europy, która będzie inna. My nie wiemy, jaka ona będzie. Europa będzie z całą pewnością inna. Ale jaka ona będzie, zależy no, od nas. To takie jest bardzo ogólne, łatwo, ładnie brzmiące powiedzenie. Natomiast zależy też od tych europejskich muzułmanów, jeśli oni będą się angażować.
Jeśli będą siedzieć cichutko i tylko tam swoje obrzędy jakieś tradycyjne, no to nikt nie będzie o nich wiedział. A historia pójdzie naprzód. Europa to, jeśli ktoś się nie włączy, nie włączy swojego głosu, no to nikt nie będzie go prosił i szukał, a co państwo, pan, co muzułmanie Europejczycy, co wy ewentualnie uważacie. A więc aktywność, włączanie się w sensie pozytywnym, pozytywnym mam na myśli aktywność taka jak właśnie to seminarium w Brukseli. I okazuje się, że to nie jest taka sytuacja, że tutaj Unia Europejska zamknięta jest na to nic tam o islamie, nie. Więc to, że jest otwarcie, to to wydarzenie, to seminarium, które było 18 maja, jest dowodem na to. Jest dowodem na to. Mam nadzieję, po rozmowach też, mam nadzieję, że będzie kontynuacja tych spotkań. Ja w tej chwili, no oczywiście nie będę tam szczegółowo mówił, ale staram się o zorganizowanie spotkania właśnie na terenie jednego z krajów Bałkanów Zachodnich. Zorganizowałem swego czasu w 2017 roku konferencję w Sarajewie. I było na temat islamu europejskiego, gdzie byli muzułmańscy akademicy z Polski, Litwy i Bośni. To też było pierwsze takie wydarzenie, że intelektualiści czy akademicy jakkolwiek z tych trzech krajów spotkali się i mówili o islamie europejskim. W Brukseli też przyszliśmy tutaj jako akademicy muzułmańscy i bardzo cieszyłem się, że był również z nami akademik, członek Akademii Nauk Ukrainy, że był obecny również. Chociaż musiał być online, musiał być na, jak to się mówi, na Zoomie, tak jak tutaj. Natomiast słyszalność tego głosu, słyszenie po to, aby organizacje czy podmioty europejskie raz zainteresowały się tym islamem europejskim, uznały za celowe i opłacalne. Wspieranie obecności tego islamu, słuchanie jego głosu opartego o tradycję i wzmacnianie tegoż islamu europejskiego. Ponieważ, powtórzę to jeszcze raz, jeśli nie będzie środków na wzmacnianie i nagłaśnianie islamu europejskiego, to będą się musiały znaleźć w przyszłości środki na działania bardzo różne. Ja powiedziałem, że na dodatkowe środki na służby mundurowe. No to tak ładnie brzmiące, ale na środki inne. Jeśli nie będzie islam europejski, jakby powiedzieć, wysłuchany i wzmacniany. No przykładem Polska to jest bardzo dobry przykład, gdzie mamy małą społeczność muzułmańską. Muzułmański Związek Religii, to trzeba podkreślić, nie tylko finansową pomoc, oficjalną w ramach programów, tutaj prawną pomoc przy publikacjach, przy renowacjach zabytków różnych, ale również i przy promocjach. Dzięki właśnie udziałowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych właśnie miały miejsce w ostatnich 4 latach, miały miejsce prezentacje europejskiego islamu polskiego w Jordanii, w Turcji, w Katarze, w Kazachstanie, Sarajewo, w kilku z tych, to ja miałem te prezentacje właśnie w Katarze, właśnie w Jordanii, w Sarajewie, że teraz mi przychodzą do... A więc to Polska jest dobrym przykładem. To jest dobry przykład. Poza tym jest głowa muzułmańskiego związku religijnego, mufti Rzeczypospolitej. Podobnie jak głowy innych wyznań w Polsce jest zapraszany na uroczystości państwa. To są rzeczy może drugo-trzeciorzędne, że nie chodzi o to, żeby... Tylko jest to wskazanie, docenienie. Tak samo było i przed wojną. Tak samo było przed wojną również też. Więc tu Polska ma dużo do powiedzenia, zarówno w pokazywaniu swojego islamu europejskiego, jak i w pokazywaniu, jak agendy państwa mogą taki islam europejski, tradycyjny, który funkcjonuje na naszych ziemiach od setek lat, jak mogą wspierać. Więc taki może być nasz udział, ten mini udział właśnie budowania tej, czy przyczyniania się, wkładu naszego małego do
budowy przyszłej Europy, która będzie inna, ale jaka będzie, no to też troszkę tam będzie zależało od nas. Dziękuję, panie doktorze. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do zobaczenia, do widzenia. Dziękuję.